Halo, halo. Jak mnie słychać? Ja was słyszę dobrze. Ja was dobrze słyszę. Wy mnie prawdopodobnie już też. Takie podejrzenia mnie tu ogarniają, że część ludzi jest ciągle gdzieś tam chory na korytarzu. I prawdopodobnie, kiedy zaczniemy śpiewać i uwielbiać, to reszta tutaj dotrze. Witam wszystkich, aleluja, cieszę się, że was widzę ponownie, to jest niesamowite. Myślę, że wy też macie fajny czas, kiedy spotykacie swoich znajomych, a także nowych. I chciałbym, byśmy się wszyscy zachęcili i żebyśmy dla siebie nawzajem po prostu na powitanie zaklaskali. Drodzy, to jest fantastyczne mieć takie święto. Myślę, że to jest nasze święto tak naprawdę. Kiedy zjeżdżamy się po to, żeby celebrować przez 3 dni to, że Jezus żyje, że my żyjemy, że Bóg jest dobry, że możemy słuchać o Nim, możemy Go uwielbiać razem, możemy mieć taki po prostu namaszczony, pełny czas. I zawsze, kiedy spędzamy takie 3 dni razem ze Słowem, razem z uwielbieniem, po prostu w tej atmosferze, to jest nie tylko taki uświęcony, oddzielony, szczególny czas, ale jest to też takie chwile, kiedy namaszczenie napełnia nas i ja myślę, że większość z nas to czuje, może wszyscy, że przez jakiś czas to namaszczenie jeszcze na nas pozostaje, jeszcze nas prowadzi, jeszcze wypełnia. I ekscytujące jest, kiedy my możemy się otworzyć na to w całości, i wziąć wszystko. Myślę, że tak jest właściwie z każdą rzeczą, że można gdzieś być i coś z tego doświadczać, ale nie być na to do końca otwarty. Możesz stać pod wodospadem z zamkniętymi ustami i w ogóle się nie napić wody, być tylko ochlapany. Ale możesz też otworzyć usta i być wypełniony maksymalnie. I myślę, że konferencja jest takim czasem, kiedy my możemy otworzyć usta, jak jest napisane sobie, Boże, otwórz szeroko swoje usta, a ja napełnię je. Jak powiedział Bóg, w którymś miejscu. I potem mamy czas konferencji, żeby otworzyć swoje usta szeroko. Kiedy uwielbiamy i śpiewamy, nie tylko chodzi o to, że otwieramy, by ładnie śpiewać, ale otwieramy też w takim geście przyjmowania duchowo chwały i namaszczenia, którą Bóg wysyła w naszą stronę. I to jest wspaniałe, że możemy mieć taki czas, gdzie motywujemy się. Też normalnie to nie jest tak, że przez wiele godzin wracamy do modlitwy, jeszcze raz uwielbiamy, chyba w większości tak nie żyjemy. Ale konferencja to jest czas, kiedy my wzajemnie wpływamy na siebie. Po to przeznaczyliśmy te 3 dni, żeby wiele razy się modlić, uwielbiać, słuchać. I w ten sposób rozpoczynamy ten kolejny czas, więc witam was na tak zwanym jesiennym doładowaniu 19. konferencji chrześcijańskiego przebudzenia. Jakoś tak się to samo liczy. Także to dosyć długo się spotykamy w różnym gronie. A teraz przed nami godzina uwielbienia. Jesteście gotowi? Zachęcam się, wstańmy. Wstańmy. Podnieśmy nasze ręce. Zacznijmy uwielbić naszego Boga. Oddajmy Mu chwałę. I dołączmy się do zespołu, który będzie robić. Jego imię wielbi.
Oh.
Pan nasz i Bóg. O Panie, Dios i świat, miejsce oddala nasz Bóg. Prosimy Jezus za moc, Panu dzieli mógł. Znosimy dla Niego trój, miejsce oddala nasz Bóg. Serce, Pani, składam
chcę poznać. Ciebie chcę doświadczyć. Panie, Ciebie chcę robić. Ty jesteś najważniejszy pośród nas. Jezus, Panem cały wszechświat.
Nie ma innego Boga, nie ma innego Boga, nie ma innego Boga.
Hallelujah. Podnieśmy wszyscy nasze ręce. Chociaż tak przez chwilę miejmy podniesione ręce i chciałbym was zaprosić, byśmy zaczęli śpiewać językiem. Przez chwilę niech popłynie ten szum jak w niebie, wielu narodów śpiewających przed tronem, wiele narodów, różne języki Boże, różne melodie, jeden chór, jeden szum. Niech szumią nasze języki, zacznijmy głośno śpiewać językami. Jeśli nie masz języków, śpiewaj cokolwiek, co mówi o tym, że kochasz Jezusa. Halleluja. I możemy na koniec zaśpiewać każdy na swoje melodie.